Po wyborach w regionie i po wyborze w ogólnopolskim ja znalazłem się w Krajowej Komisji. Było nas tam kilkanaście osób, a może nawet więcej, bo region Śląsko-Dąbrowski był tą siłą rzeczywiście taką największą w związku. Pamiętam, wcześniej była, ale to ja nie byłem, bo to tylko był na szczeblu prezydium i przedstawicieli przewodniczących regionu odbyło się spotkanie w Radomiu, to słynne, gdzie tam Naszkowski spowodował, że wyciekło nagranie, prawda, z tego. I to jakby dało pretekst władzy do takiego zaoszczrenia stanowiska w stosunku do Solidarności. Czy już było tak czuć, że się dzieje bardzo, że jest duże napięcie, że musi dojść do konfliktu. Jeszcze przed Radomiem był słynny strajk na kopalni Jastrzębie, gdzie ja wtedy, pamiętam, ściągnąłem Jasia Litińskiego. I władza podpisywała wszystko, na co się tylko chodziło, o to, żeby nie spowodować wcześniej ogólnopolskiego strajku, kiedy oni już wymyślili sobie stan wojenny. My jeszcze o tym nie wiedzieliśmy. Oczywiście była taka sytuacja, że słyszałem też od Rozpuchowskiego, że u nich, czy od Tadka Buranowskiego, już nie pamiętam, że u nich na Stalmacha też ktoś przyszedł, ale do nas przyszedł facet w mundurze, pułkownik, i ostrzegł nas. Zwijajcie sobie tam, mówi ten, bo będą was wszystkich zamykać. I ja pamiętam, któryś z tych razy, bo nas ktoś ruszy, to tak nikt nas nie ruszy. Prawda, jakby zlekceważono problem, że jest napięcie, ale widać, że z tamtej strony było dużo ludzi, którzy w jakiś sposób chcieli nam pomóc, ale ostrzegali nas, ale nie brało się tego na poważnie. No nikt z nas wtedy, nikt, myślę, że nawet najwięksi jacyś tam pesymiści co do stosunku z władzą nie przypuszczali, że tak władza rozegra to majstersztykiem, ten stan wojenny i te nasze aresztowanie. Było spotkanie, ostatnia krajówka, prawda, w Gdańsku. Ja jeszcze pamiętam, że tam wtedy mądrzyłem, mówię, jest napięcie z władzą, jednak po wystąpieniu Modzelewskiego, Karola. Mówię, trzeba na wszystkich słupach taki manifest, jak był kiedyś lipcowy, porozwieszać tam, prawda, i buzować. Jakąś taką głupią wypowiedź miałem, ale człowiek był nastawiony wtedy taką, na taką konfrontację. Rzeczywiście, to trzeba powiedzieć, że tak było. No i się okazało, że jak wsiedliśmy w pociąg wieczorem po obradach, ten pociąg bardzo długo jechał, zatrzymywał się na każdy. To mnie zastanawia do dzisiaj, że o 12 w nocy ogłoszono stan wojenny, my o 12 wyjeżdżamy z Gdańska i przez całą drogę, gdzie pamiętam w Tarnowskich Górach kilka, chyba 2 godziny pociąg stał, po drodze się też zatrzymywał na różnych stacjach, nikt nas nie ostrzegł, że coś się dzieje, prawda? A ja miałem zostać, bo miałem zostać zostać i z bujakiem jechać do Warszawy. Tam było jakieś spotkanie, ale miałem w MKR-ze właśnie w sobotę, czy to było w niedzielę, miałem zebranie. I mówię, słuchaj, muszę jechać do Jastrzębia, bo tam mam zebranie komisji zakładowych i muszę być tam. Fajno, że jakaś była pilna sprawa. No i w Katowicach, kiedy się pociąg zatrzymał, ja sobie tam wyszedłem na peron, tak patrzę, pełno policji mundurowych, jacyś tacy ludzie, ale jeszcze dalej nic nie wiedziałem, że coś się dzieje. I schodziłem schodami do podziemia i ze mną szedł Grzesio Opala, pan lekarz, profesor Opala. No i mnie tam dwóch jakichś facetów pod ręce wzięło. Ja się oczywiście zacząłem szarpać. A Grzesiu podchodził mi, panie, zostawcie go, to jest działacz Solidarności. O, jeszcze jednego mamy. Pamiętam, ten też zwinęli Grzesia Opale. I później scena, którą często opowiadam, bo strasznie rozbawiła, mówię, jaki zmysł ci komuchy mieli, niesamowity. Prowadzą mnie w tym tunelu. Ja się szarpnąłem, no to przestawił mi pistolet do boku, mówi, nie podskakuj, mówi, jesteś zatrzymany, aresztowany. Nie wiem, co się dzieje, ale widzę, stoi grupka narciarzy z nartami. Ubrana tam, prawda, tak po sportowemu. To mówię, ludzie stoją. Zacząłem mordę drzeć. Ludzie, Solidarność zamykają, tam się dreni. No i zamknij mordę. Tamci się odwrócili, jakby się nic nie działo. Później się okazało, jak siedziałem w areszcie na Lombę w Katowicach, zrzucili nam tam pod cele jakiegoś chłopaka i ten chłopak mówi,
kurde, spieprzyłbym i mówi, tylko mówi, jak uciekałem, to mnie tacy narciarze otoczyli i zwinęli. Czyli oni w różny sposób, prawda, markowali tak, żeby jak najbardziej ten. Oczywiście, że ludzi nie było na dworcu. Ci wszyscy ludzie, których widzieliśmy po cywilnemu, czy różni tacy nędzni, byli właśnie służby to obstawiały. Tak to wyglądało. No i trafiłem do aresztu na Lompy, gdzie 3 miesiące tam przeleżałem na betonie, jak to się mówi, na podłodze, bo to była nowa komenda, czym ten areszt. Cele były dwuosobowe, a siedziało nas po kilkanaście osób.